jak wymienić roletę sznurkową na roletę elektryczną, żeby móc zrobić sobie jednym przyciskiem tak? Cześć, witam Was na kanale Enjoyment Family, ja nazywam się Krzysiek, a Krzyś, tym razem Marta nagrywa, bo dzisiaj mamy temat rolet. Będziemy wymieniać rolety na sznurek, na rolety elektryczne, żeby nam same zjeżdżały. Jest to super sprawa, już na jednej to zrobiłem, teraz Wam pokażę, jak to się robi. Pierwsze, co musimy zrobić, to wiedzieć, jaki ten silnik musimy sobie zamówić i właśnie tym się teraz zajmiemy. Jaki on powinien być średnicy i jakiej mocy. Wygląda on w taki sposób. To jest ten nasz silnik. Średnica tego silnika to jest 40 mm. Jak to zmierzyć w ogóle, jaki powinniśmy mieć silnik, jakiej grubości? Najlepiej będzie rozmontować roletę. Pierwsza rzecz to musimy rozwiercić dwa nity. Przynajmniej u nas tak jest w naszej rolecie. Rozwierdzamy dwa nity, ściągamy taką dolną pokrywę i dostajemy się już od razu do rury, która nawija nam całą roletę. Żeby ją zdjąć, musimy rozwiercić jeszcze dwa nity, które trzymają taki popychak, którym możemy jakby ściągnąć tą roletę, więc rozwiercamy te dwa nity i po tym możemy już wyjąć całą tą rurę. To jest rura z wewnątrz, tutaj się nawija ten sznurek. I teraz jak zmierzyć tutaj średnicę tej rury, żeby wiedzieć, jaki silnik będzie pasował do tej rury. Jak weźmiemy sobie suwmiarkę albo metrówkę, to zobaczymy, że ma to 40 mm. Więc silnik, który zamówiłem, jest przystosowany do rury 40 mm. Mamy różne rodzaje silników do rolet, w zależności od tego, jak grubą mamy tą rurę w środku. Tak mamy też różne silniki i tak samo one mają różny udźwig tego naszego pancerza. Nasze okno ma 1,5 metra na 1,5 metra, więc zastosowaliśmy sobie do niego tutaj N10, taki silnik, który ma udźwig 20 kg. Jeszcze co musimy zrobić, żeby zamontować silnik tutaj w naszej rurze, to musimy ściągnąć ten element, na który nawijany był kabel. Żeby zamontować ten silnik teraz w tej rurze do rolety, musimy zamontować taki mały plastik. Jego montujemy tak. Musimy trafić tym elementem w tą dziurkę. Następnie musimy tutaj zamontować taki element, który będzie nam obracał tą całą rurę. Wygląda ona w taki sposób. Ją zakładamy tutaj na koniec tego silnika. Tu mamy jeszcze miejsce na takie coś, co toczymy. I teraz zakładamy go tutaj w tą szczelinę. Mamy założone i teraz już nam to nie spadnie. Możemy włożyć to do rury. Jak wsunęliśmy już silnik do rury, musimy przywiercić go śrubką w ten plastik, który się obraca. Tu ten plastik jest widoczny. Więc go nawiercamy, żeby nam było łatwiej włożyć śrubkę. Mamy chwycone śrubką, teraz ten silnik nam się tutaj nie rusza już. Kolejną rzeczą, którą będziemy montować, to uchwyt pod silnik. Jego wkładamy w taki sposób, że montujemy go do boku skrzyni rolety. To zaraz będziecie widzieć. Cały silnik montujemy tutaj później w te miejsca. On ma tutaj nam wskoczyć i blokujemy go czymś takim. I na dole mamy tak samo. Żeby zamontować ten uchwyt do boku rolety, najlepiej jest użyć śruby, która ma tutaj taką właśnie blokadę, to ona nam się nie będzie tutaj kręcić, bo ona się blokuje na tym kwadraciku. Podkładka powinna być taka nacięta. To powoduje, że gdy są drgania silnika, ta śrubka nam się nie będzie odkręcać. Ja zastosuję sobie tutaj motylki, bo uważam, że taki silnik kiedyś może się zepsuć i chciałbym go łatwo odkręcić. Jeśli macie już całą elewację i macie podtynkowe te rolety na sznurek i chcielibyście sobie też je wymienić, też jest taka możliwość z tego względu, że jak tutaj zobaczymy, mamy tutaj takie dziurki małe. W tym momencie w te dziurki możemy też włożyć po prostu nita i znitować ten cały uchwyt. Kabel najlepiej przeprowadzić otworem po sznurze. Okay. Tutaj widać, jak zawinąłem kabel, żeby właśnie woda spływała. Teraz z powrotem zapinam wieszaki do rolety.
w miejsce, w którym wcześniej był nit, wkręcam śrubkę. Teraz musimy ogarnąć, jak podłączyć ten silnik tutaj. Mamy cztery kabelki i musimy połączyć go z naszymi, które mamy w gniazdku. Tutaj mamy kabel od silnika, tutaj mamy ten kabel, który zazwyczaj znajduje się właśnie w gniazdku, tak? Czyli mamy tutaj trzy, natomiast tutaj są cztery. Ja to będę tak tłumaczył, jak ja to rozumiem, ja nie jestem elektrykiem. Musimy połączyć niebieski z niebieskim i żółty z żółtym. To jest najważniejsza rzecz, którą musimy na początku zrobić, czyli właśnie niebieski z gniazdka łączymy z niebieskim z rolety i żółty, żółto-zielony z gniazdka łączymy z żółto-zielonym z rolety. Następnie te dwa tutaj, które zostały nam od rolety, brązowy i czarny, jeden służy do tego, aby opuszczać roletę, a drugi do tego, żeby ją podnosić. I zostaje nam tutaj ostatni z tego, który wystaje nam z gniazdka, brązowy, w którym mamy napięcie. I teraz musimy to połączyć z takim przyciskiem do rolet, który nam steruje tymi roletami. Czyli mamy tutaj, gdzie powinniśmy podłączyć napięcie, a gdzie te nasze kroki od rolety, czyli czy ona jedzie w dół, czy w górę. Pierwszą rzecz, czyli podpinamy sobie tutaj napięcie. U mnie w gniazdku jest to miejsce. Wkładamy i przykręcamy tutaj. Oczywiście robimy to na wyłączonym prądzie. Teraz podłączamy te dwa ostatnie kable od rolety, które steruje góra-dół. Mamy podłączone, tutaj mamy zasilanie, natomiast tutaj mamy dół bądź góra i góra bądź dół, bo nie wiem, który jest który jeszcze. Teraz musimy włączyć prąd i zobaczyć, czy nasz silnik działa, czy się obraca. I teraz po naciśnięciu przycisku powinien zacząć się kręcić, tutaj to, ten element. To już sobie rozmontujemy, bo będziemy to jeszcze raz łączyć. To chciałem tylko wam pokazać, jak to mniej więcej powinno wyglądać. Znaczy, jak to powinno mniej więcej. Tak to powinno wyglądać. Generalnie nie będziemy wam pokazywać, jak robić gniazdko. To już zakładamy, że przygotowaliście wcześniej. Aby wyregulować roletę, żeby ona zjeżdżała do jakiejś wysokości albo się podnosiła do jakiejś wysokości, mamy do tego tutaj takie dwa właśnie zakresy. Wkładamy w nie taki patyczek. Ten patyczek jest w zestawie. Wkładamy go tutaj w to pokrętło i kręcąc w lewo albo w prawo ustalamy po prostu, jak bardzo ma się rozwijać roleta, do jakiego poziomu, w zależności od długości okna. Natomiast tutaj na drugim ustawiamy, czy on ma jechać jak bardzo do góry. Bardzo ważna rzecz przy montażu rolety, to tutaj od dołu, jak zobaczymy, mamy regulację, tak? Nie możemy kabla zamontować tak, bo każda woda, która będzie się dostawać, będzie nam bezpośrednio spływać do silnika. Dlatego musimy ten kabel zagiąć i go zamontować w taki sposób, po prostu. On tutaj musi mieć takie zejście, żeby gdzieś ta woda się zbierała. A dlaczego w ten sposób, a nie w ten sposób? Bo nie będziemy mieli jak wyregulować tej rolety. Musimy mieć dostęp do tych tutaj dwóch pokręteł, dzięki któremu to wszystko regulujemy. Skończyliśmy montować, ja jeszcze jestem ubrany, bo tak jest zimno, na zewnątrz tak żeśmy zmazli, ale roletka założona, roletka sobie jeździ. Jeśli macie jakieś pytania, albo już robiliście coś takiego, napiszcie w komentarzu, chętnie odpowiem. Nie jestem specjalistą, sam się tego nauczyłem, więc tak jak potrafiłem, tak to zrobiłem. U nas to działa i sprawdza się bardzo dobrze. I dlatego chcieliśmy wam przekazać po prostu tą wiedzę. Do zobaczenia następnym razem. Pa! Pa!